jak mówiliśmy wczoraj, tam jest piwo, wczoraj, ha, przed chwilą. Jest piwo, jest cydr, można się częstować, pijcie, bo... No trzeba je wypić. No co, będziemy znowu puste, pełne butelki gdzieś wynosić? Lepiej zmusić puste, są lżejsze, zróbcie to dla nas. Będzie nam łatwiej. Dobra. Zadaliśmy się tutaj dzisiaj, żeby wysłać w prezentacji. Pierwsza moja mówi o emocjach w testowaniu. Wezmę magicznego pisaczka. Dobra. Czy podczas testowania wam się kiedyś zdarzyło czuć złość, albo radość, albo frustrację, albo gniew, albo smutek? Pewnie tak, jak nigdy nie czuliście żadnej z tych rzeczy, byłabym zdziwiona. Ktoś nigdy nic nie czuł? Są jakieś nieczułe skały przed nas? Nie ma? Wszyscy czują? Dobra. Testujecie sobie nagle niespodziewana 500-a. Może czujecie zaciekawienie, coś tam stało. A może frustrację, bo ta 500-a jest znakiem, że pojawił się znowu błąd, który już reopenowaliście 7 razy i to będzie 8. Może jaki gniew na to, że znowu 500-a i znowu będę siedzieć, zanim to naprawię i znowu to zretestuję. Czujemy w naszej pracy dużo, nie tylko w związku z frustracją, czasem też radość, bo na przykład powie nam klient, że coś zrobiliśmy dobrze. To jest cytat z badania na temat tego, jak użytkownicy odczuwają emocje, jak to wpływa na ich relacje z produktem. Emocje są kluczowym aspektem doświadczenia użytkownika i regulują jakość interakcji z produktem w środowisku użytkownika. A ponieważ często myślimy o użytkowniku, o tym, jak będzie tej naszej aplikacji, którą testujemy, używał, jak będzie z nią wchodził w interakcję, to możemy też pomyśleć o tym, co będzie czuł. Czyli zamiast use case'a pomyśleć też o field case'ie, więc tym bardziej te emocje powinny być dla nas ważne. Myślimy o tym, co my odczuwamy w trakcie testowania, bo użytkownik odczuje to, kiedy będzie używał apki. Dlaczego emocje są ważne? Zastanówmy się razem z kotem. Kotów w tej prezentacji będzie sporo, także mam nadzieję, że psiarze się nie obrażą. Ale kota zawsze wszędzie muszę wcisnąć. Dlaczego emocje są ważne? Dlatego, że je odczuwamy i wpływają na nas. Jak ktoś mówi, że jest super racjonalny i logiczny i emocje na niego nie wpływają, to o ile nie ma spiczastych puszek i nie nazywa się Mr. Spock, to nie wierzę. Emocje odczuwają też inni, więc wpływają na nich i na nasze relacje z nimi. A nawet w naszym super technicznym zawodzie w IT jesteśmy ciągle w relacjach z ludźmi, tak? Z naszym zespołem, z naszymi klientami, z naszymi interesariuszami i z naszymi kolegami spoza zespołu. Emocje wpływają na rozumienie komunikatów. Teoria komunikacji mówi wyraźnie, że nie tylko same słowa, które dobieramy, są ważne, jest też ważna komunikacja niewerbalna i nasze emocje oczywiście na to wpływają. Wpływają na to, jak my się komunikujemy i jak inni odbierają nasze komunikaty. Emocje wpływają też na naszą pamięć. Udowodniono, że te rzeczy, które wiążą się z silnymi emocjami, z silnymi pozytywnymi lub negatywnymi odczuciami, pamiętamy dużo lepiej niż rzeczy, które nie były powiązane z jakimś silnym odczuciem. Jest to powiązane z tym, że nasz mózg pierwotny, który ma tą zasadę walcz lub uciekaj, o której pewnie wielokrotnie słyszeliście, wytworzył sobie coś takiego, że skoro była sytuacja, która mówi nam walcz lub uciekaj, to ona była ważna, więc trzeba zapamiętać to, co jest związane z tą sytuacją, bo może się to przydać w przyszłości. Emocje wpływają też na nasze procesy decyzyjne. Był taki amerykańsko-portugalski neurobiolog, Antonio Damasio, który badał ludzi, którzy mieli uszkodzony układ limbiczny w mózgu. I akurat mieli go uszkodzonego w takim miejscu, że mieli problem z wyrażaniem emocji. I co się okazało? Że mieli też ogromny problem z podejmowaniem decyzji lub w ogóle nie byli w stanie ich podejmować. Co jasno wskazuje na to, że emocje i decyzje mocno się ze sobą łączą biologicznie. Emocje mogą nam pomagać w codziennej pracy, kiedy umiemy o nich myśleć, kiedy dobrze je rozpoznajemy u siebie i u innych, albo nam zaszkodzić, jeśli tego nie robimy. O czym sobie porozmawiamy w kwestii emocji a testowania? O emocjach i błędach poznawczych, emocjach jako heurystykach i emocjach i umiejętnościach miękkich. Ale jeszcze przed tym, żebyśmy wiedzieli, o czym rozmawiamy, to jest koło emocji według Roberta Platnika. To był taki amerykański psycholog, który stworzył właśnie taką teorię emocji, które rozrysował na kole. Jest to jedna z popularniejszych teorii dzielenia i rozumienia emocji. I też jedna z takich, które najłatwiej zrozumieć, ponieważ to graficzne przedstawienie jest dość jasne. O co tutaj chodzi krótko? To, co jest w środku koła, jest najbardziej intensywne. Każdy kolejny okrąg to emocje o trochę mniejszej intensywności, troszeczkę bardziej, powiedzmy, rozwodnione. Najczęściej odczuwamy to, co jest w drugim kole, czyli emocje, które ani nie są zbyt intensywne, ani zbyt
właśnie rozwodnione, tylko to, co mamy w drugim okręgu, czyli smutek, zdziwienie, strach, zaufanie, radość, oczekiwanie, gniew i obrzydzenie. I model Roberta Prawnika polega też na tym, że te zagadnienia, te emocje, które są obok siebie, one tworzą też pary. Czyli znudzenie i irytacja razem stworzą pogardę, a oczekiwanie i radość razem stworzą optymizm. Prawnik mówi też o tym, że te rzeczy, które są naprzeciwko, raczej nie występują razem, ponieważ spowodowałoby to dysonans poznawczy, czyli mówiąc po ludzku, zrobiłby nam się mózgu overload. Dlaczego mówię o tym kole emocji? Dlatego, że może się ono przydać, kiedy czasami próbujemy nazwać swoje emocje, albo kiedy nie wiemy do końca, co czujemy, może nam pomóc w ten sposób, że patrzymy, w sumie czuję ciekawość, ale czy czuję razem z tą ciekawością irytację, czy może raczej spokój? To się nam często może przydać, szczególnie pod koniec dnia, kiedy jesteśmy już zmęczeni i na pytanie, co czuję i jak to nazwać, nie jest tak łatwo odpowiedzieć. Czy jest to jakiś problem? To według Michaela Boltona, jednego z ojców szkoły Rapid Software Testing, testera z ogromnym doświadczeniem i bardzo szanownego środowiska. Jak ktoś nie zna, radzę się zapoznać, bo naprawdę mówi ciekawe rzeczy. To jest główny problem testowania. Nasze główne pytanie. Czy w tym, co właśnie sprawdzam, czy w tym, co robię, jest jakiś problem? Czego nie ma? Jak emocje mogą nam pomóc sobie z tym poradzić? Emocje i błędy poznawcze. Błąd poznawczy z angielskiego cognitive bias to jest uproszczony wzorzec nieracjonalnego postrzegania rzeczywistości. Oszczędny i szybki, ale zawodny sposób poznawania i rozumienia świata. Teraz taka mała dygresja. Już wspomniałam wcześniej o naszym mózgu pierwotnym, bal się ucieka i te rzeczy. W swojej książce Daniel Kahneman, który dostał Nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomii, w książce Myślenie szybkie i wolne, mówi o tym, że generalnie w naszym umyśle są dwa systemy. System pierwszy, czyli właśnie nasz mózg pierwotny, który podejmuje decyzje w ułamku sekundy i wykształci się w czasie, kiedy na widok ognia robiliśmy ooo. A drugi system to jest racjonalny i logiczny, ucywilizowany nasz mózg. Różnią się one tym, że system pierwszy włącza się w momencie, w którym musimy podjąć decyzję w ułamku sekundy. Czyli na przykład idziecie na autobus, w którym chcecie dojechać do pracy i widzicie, że włącza już kierunkowskaz na wyjazd z przystanku. No więc w ułamku sekundy podejmujecie decyzję, czy podbiegacie do tego autobusu, żeby zdążyć, czy jednak stoicie w miejscu. Nie robicie tego logicznie i racjonalnie na zasadzie do autobusu mam jeszcze 30 metrów, średnią biegam z prędkością taką a taką, autobus odjedzie najprawdopodobniej za 3 sekundy, więc przeliczając jedno na drugie mam szansę do niego dobiec czy nie. Nie, musicie w ciągu ułamku sekundy podjąć decyzję, biegnę albo nie. To jest właśnie nasz system pierwszy. No i to się nam oczywiście w życiu bardzo przydaje, bo gdybyśmy próbowali do wszystkiego podchodzić logicznie naszym ucywilizowanym drugim systemem, to po pierwsze, każda decyzja zajmowałaby nam multum czasu, a po drugie, już koło godziny 10 bylibyśmy wykończeni mentalnie, jak ta meduza, to wszystko czeka, że cała z powrotem przepływem w siebie wciągnie. I dlatego ten system pierwszy jest dobry, pomaga nam, sprawia, że jesteśmy w stanie przez cały dzień być aktywni i podejmować miliony różnych decyzji, ale czasami może nam wyświadczyć trochę niedźwiedzią przysługę. Porozmawiamy sobie o czterech błędach poznawczych. Ich jest bardzo dużo. Na Wikipedii anglojęzycznej znajdziecie ich ponad 115, jeśli dobrze pamiętam. Moglibyśmy o tym rozmawiać aż do rana. Ja bardzo chętnie, ale na tych krzesełkach byłoby do rana trochę niewygodnie. Więc skupmy się na czterech, o których myślę, że tu właśnie emocje grają największą rolę i najczęściej się z nimi spotkamy. Czyli efekt halo, iluzja przejrzystości, dostępność i efekt IKEA. Mamy takich dwóch kolegów, Bartka i Łukasza. No i ktoś wam mówi, no Bartek jest inteligentny, pracowity, no i impulsywny, krytyczny, uparty, zazdrosny. A Łukasz jest zazdrosny, uparty, krytyczny, impulsywny, pracowity, inteligentny. Lepszą opinię wyrobicie sobie na temat Bartka, nawet jeżeli na drugie spojrzenie zauważyliście, że to dokładnie te same cechy, tylko w odwrotnej kolejności. Może wam się wydawać, że to jest przecież oczywiste, żeby się na to nie dał nabrać, ale to jest przykład ze znanego eksperymentu psychologicznego, powtarzanego wiele razy i każde powtórzenie eksperymentu dawało dokładnie te same wyniki. Nasz mózg daje się oszukać. Pierwszy zauważyliśmy, że jest inteligentny i pracowity. No to w sumie dobrze, że jesteś krytyczny i uparty, to jest dobra, uzasadniona cecha. Ale jak jest zazdrosny i uparty, no to w sumie co z tego, że jest pracowity i inteligentny? To nie może być dobry gościu. I na tym właśnie polega efekt halo. Czyli tendencja do automatycznego, pozytywnego lub negatywnego przypisywania cech na podstawie pierwszego wrażenia. Na czym to polega? Tak jak już zauważyliśmy o osobach, ale może tak być też w zagadnieniach.
ktoś nam mówi, o słuchaj, to będzie super feature, tutaj wszystko będzie działać, on będzie w ogóle najlepszy, no to co prawda może wprowadzić jakieś tam problemy, ale jest dobry. No i może damy się na to nabrać i stwierdzimy, dobra, no to nie muszę tego dokładnie kopać, przecież wiem, że to będzie takie super i na pewno wszystko tutaj zadziała. Albo ktoś przedstawia wam jakieś rozwiązanie i pierwsze co wam powie, to same dobre rzeczy. Na koniec potem powie jeszcze 15 rzeczy, które są złe, ale zapamiętaliśmy o tym, że już jest dobrze. Albo w drugą stronę. Ktoś powie wam, no wiesz, na to się trzeba będzie napracować i w ogóle. Poza tym to oczywiście da jakieś super rozwiązania. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ale pierwsze co usłyszeliśmy, napracować się. No to się już zmęczyłam samym słuchaniem. Jak sobie poradzić z tym efektem halo? Kiedy na przykład prowadzicie jakąś dyskusję w grupie, zaproponujcie, żeby wszyscy najpierw zapisali to, co mają do powiedzenia, nawet skrótowo na karteczkach, bo bardzo, bardzo często zdarza się tak, że nieświadomie osoba, która pierwsza wypowie swoje zdanie, wpływa na resztę. Nawet jeżeli wcześniej wszyscy sobie przemyśleli, co mniej więcej chcą powiedzieć, to potem się okazuje, że pierwsza osoba coś powie, no tak, w sumie, więc zmieniam swoje zdanie. A w dyskusji bardzo ważne jest to, żeby się też każdy wypowiedział, ponieważ jeżeli nie poczują wszyscy w dyskusji, że wypowiedzieli, co myślą i jakie jest ich zdanie, nawet jeżeli potem teoretycznie, logicznie zgadzanie się z konsensusem, który został osiągnięty, cały czas tkwi w nich ta potrzeba wypowiedzenia swojego zdania i podświadomie będą niezadowoleni. Zapisywanie zdania to dobry pomysł. Inny sposób to jest myślenie o całości. Na przykład przy pomocy mapy myśli lub listy, polecam mapę myśli, to bardzo fajne rozwiązanie. Wypisujemy sobie wszystko, co nam się kojarzy z danym zagadnieniem, z daną osobą, z danym problemem. I czytamy. Proponuję od lewej strony przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, bo wtedy dodatkowo mówimy naszemu mózgowi, że musi popracować trochę inaczej niż zwykle, więc oszukujemy nasz system pierwszy i mówimy mu, o, kolego, dzięki za twoje szybkie pomysły, ale ja tu się jeszcze zastanowię i być może moje zdanie się zmieni. Iluzja przejrzystości. Więcej gotów. Iluzja przejrzystości to jest skłonność ludzi do uważania, że ich stan psychiczny jest bardziej widoczny dla innych niż naprawdę i w drugą stronę, że oni lepiej rozumieją emocje i myśli innych ludzi. Dlaczego to jest problem? Bo często wychodzimy z założenia, że w sumie to nie będę mówić o tym, co czuję, bo przecież to po mnie od razu widać. Albo nie będę go pytał, co myśli i czuję na ten temat, bo przecież to jest oczywiste. Nie tylko do stanu psychicznego, ale też często do tego, jak to się zapatruje na dany temat. I to jest problem, ponieważ bardzo często takie rzeczy, na które mówimy, o, to i tak wiadomo, to jest oczywiste, nie są przez nikogo wspomniane, one sobie siedzą gdzieś tam w ciszy, rosną, a potem nagle okazują się jednak bardzo dużym problemem, ale takim już sążniście upasionym tym naszym stwierdzeniem, wszyscy to wiedzą. Dlatego warto czasami powiedzieć na przykład, testuję coś tam i w sumie już trochę mnie to sfrustrowało, bo to i to. I może to przyczynek do tego, że w sumie skoro na przykład frustruje się to, bo ciągle to powtarzasz i jest to dla ciebie nudzące, to może właśnie ten test trzeba zautomatyzować. Albo zapytasz dewelopera, no przepraszam, chyba cię to trochę zdenerwowało. Może wam powie, że go to zdenerwowało i samo to, że się wygada, da mu trochę odpoczynek psychiczny, a może powie wam o jakimś problemie, którego nie byliście świadomi. No i tak sobie radzimy z iluzją przejrzystości i założeniem, że wszystko wiemy i wszystko wiedzą inni. Wyrażamy to, co czujemy. Weryfikujemy założenia, pytamy innych, co czują. Oczywiście nie jak Ewa Drzyzga codziennie przy biureczku. Powiedz mi, kochana, ale jak się z tym czujesz? Bo to tak dobrze będzie działać dwa dni, a trzeciego dnia ktoś wam dosypie sól do kawy. Co może być mało przyjemnym przeżyciem. Ale nie bójmy się też tego pytania, uczucia i tego wyrażenia. Tak? Jesteśmy ludźmi i emocje są naszą bardzo ważną częścią. Są naszą siłą, żadną wielką słabością. A iluzja przejrzystości ma też swoją dobrą stronę. Bo często na przykład przez takimi wystąpieniami byście sobie myśleli, wszyscy zobaczą, że się denerwuję i że w sumie to nie jestem do końca pewien, co chcę powiedzieć. Nie, ludzie nie są aż tak przejrzyści, ani aż tak domyślni. Zdecydowanie mniej to widać, niż wam się wydaje. To plus. Heurystyka dostępności. To jest metoda wnioskowania, która polega na tym, że większe prawdopodobieństwo przypisujemy zdarzeniom, które łatwiej sobie przypominamy i są bardziej nacechowane emocjonalnie. Jak już mówiliśmy, uciekają w walcz, silna emocja, lepiej pamiętamy to, co z tym związane. Dlaczego to może być problem? Spotykamy się z jakimś zagadnieniem, myślimy, jak przetestować jakiś feature. Pierwsze, co sobie przypominamy, to jak kiedyś testowaliśmy coś podobnego i nie wyszło za dobrze. No i przypominając sobie zdarzenie, przypominamy sobie też ten stan psychiczny, w którym wtedy byliśmy i od razu nieświadomie nastawiamy się trochę negatywnie. Albo myśląc o tym, jakie ryzyka mogą być w projekcie, przypominamy sobie trzy artykuły, które ostatnio przeczytaliśmy, które były dla nas bardzo ciekawe, znowu silna emocja własnego zaciekawienia. I myślimy sobie, tak, to na pewno będzie to. To będzie duże zagrożenie w projekcie, temu przypisze dużą wartość.
A jak poświęcę temu większą czas, większą ilość czasu ze względu na tę większą wartość, to coś innego będzie musiało dostać tego czasu mniej. Może to jest dobre podejście, ale dobrze byłoby się logicznie zapytać. Czy moje podejście bierze się stąd, że rzeczywiście ta rzecz jest tutaj ważna i ma zastosowanie, czy dlatego, że jest to pierwsza rzecz, która mi się przypomniała? Pierwsza rzecz, która mi się przypomniała, bo wywołuje coś związanego z emocją. To jest tak, jak po każdej katastrofie lotniczej nagle ludzie zaczynają kupować więcej i częściej bilety na pociągi albo jechać gdzieś samochodem czy autokarem przez mniej więcej 2 tygodnie od tej katastrofy. Po pierwsze, co myślą, kiedy myślą o katastrofie lotniczej, to o Boże, ostatnio tyle mówią o tych wypadkach, to na pewno się tak zdarzy. To jest dokładnie ta sama heurystyka. W związku z czym myślę o jakiejś decyzji, którą muszę podjąć, o zagadnieniu, o sobie, o projekcie. Robię krok w tył. Odwołuję się do statystyki, czyli sięgam głębiej niż tylko moje pierwsze skojarzenie, jeżeli tylko mogę to zrobić. Robię listę albo znowu mapę myśli. Rozpisuję sobie to, co mi się z danym zagadnieniem kojarzy, co wiem na jego temat. Nie tylko pierwsza rzecz, którą sobie przypomnę, ale to jest trzecia, czwarta. Kopię w poszukiwaniu informacji na drugiej albo nawet trzeciej stronie wyników Google. Efekt IKEA. Jakiś czas temu były badania, z których wynikało, że kiedy ludzie kupią w IKEA meble i je złożą, to przypisują im dużo, dużo większą wartość niż ludzie, którzy dokładnie takie same meble kupili już gotowe. Dlaczego? Bo jak coś się włożyło w własną pracę, to to jest dla nas dużo więcej warte. Dlaczego to może być problem w testowaniu? No, zrobiłem wspaniały plan testowy i ktoś mówi, nie, tu jeszcze trzeba coś dodać, tu jeszcze trzeba coś dodać, wiesz, może wyróżnię to, zrobię to od nowa. Ale ja to zrobiłem. W tym jest tyle mojej pracy, stary, ty wiesz, ile godzin nad tym siedziałam? To jest dobre, nie będziemy tego zmieniać. Albo mamy nasz framework testowy, który sam zrobiliśmy. Tak mówię, wiecie co? Ale może w tym przypadku wzięlibyśmy taki, który już jest gotowy, bo on bardziej pasuje do naszego projektu i te rozwiązania są lepsze. Ale ten jest nasz. Sami go zrobiliśmy. Więc zadajmy sobie pytanie, jak byśmy ocenili to, co mamy, gdyby zostało to zrobione przez kogoś innego. Znowu, lista plusów i minusów. Albo mind mapa. W programie, albo na kartce. Pisanie na kartce jest fajne, teraz się od tego odchodzi, ale czekaj, możesz sobie przypomnieć, że nadgarstek wykonuje takie dziwne ruchy, wychodzą takie dziwne znaczki, to jest fajne. Można to też wykorzystać pozytywnie. Bo skoro większą wartość ma dla nas to, co robimy, w co wkładamy swoją pracę, wykorzystajmy to w zespole. I na przykład delegujmy zadania. Jeżeli ktoś nie widzi wartości w tym, co robicie, spróbujcie go wciągnąć w to zadanie. Bo wtedy po pierwsze, jak to się mówi, będzie musiał przejść trochę w waszych butach, więc zrozumie lepiej waszą pracę. A po drugie, skoro też będzie nad tym pracował, zobaczy w tym większą wartość. Taki mały projektowy haczek. Ponieważ tych błędów kognitywnych, gdzie nasz system numer jeden próbuje nam szybko coś podpowiedzieć, troszeczkę nas oszukać, jest więcej. Trochę uniwersalnych rzeczy, z którymi możecie dzisiaj stąd wyjść i myśleć o tym, jak sobie poradzić z waszym mózgiem, który próbuje nam pomóc, a czasami podstawia nam drogę. Kiedy rozwiązujecie jakieś zadanie, albo musicie sobie wyrobić zadanie na jakiś temat, albo podjąć decyzję, pomyślcie, jakie to ma wpływy na inne zagadnienia, inne osoby, na wasz zespół, co jest z czym w relacji i jak się łączy. Po drugie, zróbcie racjonalną analizę. Czyli zatrzymajcie się na chwilę, zapytajcie, co wiecie, skąd wiecie, jaka to informacja, skąd się wzięła, jakie to budzi w was uczucia i dlaczego. Po trzecie, perspektywa z zewnątrz. Czyli co byście zrobili, gdyby ktoś wam przedstawił takie zagadnienie na zasadzie mam w swoim projekcie takie zagadnienie, mam taki feature, mam taką osobę, albo gdzieś poza pracą, w jakiejś innej sytuacji. I co byście mu poradzili? Czy to, gdyby to był problem, zagadnienie osoba z zewnątrz, podjęlibyście taką samą decyzję, czy może jednak poradzilibyście coś innego? Pomyślcie o przeszłości, czyli czy kiedyś zdarzyło wam się już czymś podobnym spotkać i jak sobie z tym poradziliście? Jeżeli wynik był pozytywny, powtórzcie, jeżeli negatywny, jeszcze lepiej, jest learning opportunity, możecie zrobić to inaczej, tym razem macie szansę drugą. I po piąte, halt, czyli jeżeli jesteście hangry, angry, lonely or tired, głodni, źli, zmęczeni lub samotni, nie podejmujcie żadnych ważnych decyzji, bo wtedy wasz system drugi mówi nie, ja już nie daję rady, weź systemie numer jeden, masz tu, zrób coś, podejmij za mnie jakąś decyzję. I to są takie decyzje, które widzicie 2-3 dni potem, patrzycie na to i zastanawiacie się, aha, to ja tak zdecydowałam. No dobra, to jest właśnie ta sytuacja, w której można naważyć sobie piwa, także jeżeli czujecie którąś z tych emocji, powiedzcie sobie, nie, wrócę do tego jutro, jak nie będę już ani głodna, ani zła, ani zmęczona. Przechodzimy do heurystyk.
Błędy kognitywne biorą się właśnie z takiego uproszczonego, szybkiego postrzegania świata i heurystyki są czymś bardzo podobnym, czyli szybkim, uproszczonym sposobem radzenia sobie z jakimiś problemami. Nie wymagają od nas wysiłku, to jest plus, ale czasami może to być też minusem, jak w przypadku błędów. Ale teraz podejdziemy do tego pozytywnie. Potraktujemy nasze emocje jako heurystyki. To jest mapa myśli, którą zrobił Santosh Tupat i mówi ona o tym, że możecie na przykład pomyśleć sobie, co by się stało, kiedy użytkownik używałby naszego systemu, będąc zły. Jak będzie się zachowywał. Albo pomyśleć, co może wywołać naszemu użytkowniku smutek i próbować testować tak, żeby dojść do tych sytuacji. Albo, jeszcze jedną stronę, zapisywać swoje emocje w trakcie testowania, używając na przykład Usability Emotion Matrix, czyli prostej tabeli, w której wypisujecie te podstawowych 8 emocji, które widzieliśmy na kole platnika i po każdym kroku testowym lub po każdym scenariuszu, jeśli macie je bardzo rozdrobnione, zapisujecie, która z tych emocji jest Wam najbliższa i po turze testowania musicie to podsumować. To może być dobry powód, żeby potem poddawać jakieś pomysły na improvementy, szczególnie w usability, dlatego że to, co czujecie, jest wskaźnikiem. Jeżeli z tej pięknej tabelki wyjdzie, że czujecie głównie cierpliwość, to może system ma takie duże opóźnienie w działaniu, że pomimo tego, że to nie jest performance testing, to akurat usability czy functional, to jednak trzeba byłoby tutaj coś poprawić, bo chyba nie chcemy, żeby nasz użytkownik na koniec się cierpliwił. Czujecie frustrację. Może workflow jest źle skonstruowany. Na papierze wyglądało dobrze i wszystko działa tak, jak miało działać, ale ta frustracja jednak wskazuje, że coś jest nie tak. Rozbawienie. O, fajnie, wyskoczył jakiś ciekawy błąd, albo coś na stronie się przesunęło, ale nasi klienci raczej nie chcieliby, żeby screeny z ich aplikacji latały po internecie jako memy ze strzałkami, a się rozwaliło. Zaskoczenie. Czyli może jakieś wymagania nie są pokryte, albo jest zaimplementowane coś, czego nie miało być w systemie, skoro czujemy się tym zaskoczeni. Zmieszanie podczas czytania wymagań lub testowania. Nie ma testability, bo nie wiemy, co się dzieje. Jeżeli czujemy się znudzeni, może ten test jest niepotrzebny, może trzeba go wywalić z naszego świata, albo może, i to bardziej, trzeba go zautomatyzować. Jeżeli czujecie strach, bo coś świetniejście i nagle zdziało się coś dziwnego, to jeżeli wy się boicie, to co poczuje użytkownik? Pewnie będzie jak ten grumpy cat na dole. Czyli heurystyki, myślimy sobie, albo co zrobił użytkownik, który odczuwa jakąś głównie emocję, albo spisujemy sobie, co czujemy w trakcie testowania, albo po prostu co jakąś chwilę robimy sobie przystanek, co poczułem, co to może znaczyć i próbujemy iść tym tropem, jak dobry detektyw, którym wszyscy jesteśmy oczywiście. I na koniec emocje, a umiejętności miękkie, bo jak już potrafimy z tych emocji korzystać, żeby sterować swoim testowaniem, to pomyślmy jeszcze o naszej komunikacji. To jest nasz proces komunikacji, który w uproszczeniu można opowiedzieć tak. Stoję sobie, ja chcę Wam coś przekazać, więc biorę, pakuję tak prezencik, przekazuję Wam, to jest na środku. Wy ode mnie ten prezencik bierzecie, rozkładowujecie, czyli odpakowujecie i patrzycie, co jest w środku. W idealnej sytuacji, jak zapakuję księcia, to też go tam znajdziecie, ale niestety czasami jest tak, że ja pakuję księcia, wy budzicie robuchę. Co teraz zrobić, żeby tak nie było? Komunikacja dzieje się na werbalną i niewerbalną. I o ile w tej części werbalnej, czyli w słowach, raczej łatwiej nam przyjdzie znalezienie tych słów, żeby wyrazić to, co chcemy przekazać, o tyle w tej części niewerbalnej czasami nasze emocje, kiedy się nad nimi nie zastanawiamy, mogą nam trochę podłożyć nogę. Dlatego, że jeżeli ktoś Was zapyta, jak poszła tura testów, a Wy odpowiecie, no, okej, to raczej nie uzna, że jest okej, tylko że coś było źle, ale nie chcecie mu powiedzieć dlaczego. A może tak naprawdę było okej? Tylko jesteście zmęczeni, bo w nocy dziecko Wam nie dało spać, albo kot drapał do drzwi sypialni. To jest kilka pomysłów, jak powinna wyglądać dobra komunikacja werbalna. A generalnie chodzi o to, żebyście, kiedy się komunikujecie, kiedy budujecie ten komunikat, pomyśleli właśnie nie tylko o swoich słowach, ale też o tym, jak emocje wpływają na ten przekaz. Czyli jeżeli jestem zły, to pomyślę chwilę, wezmę głębszą tak, żeby przekaz mój składał się z tego komunikatu, który naprawdę chcę przekazać, a nie z moich emocji. To jest bardzo ważne, dlatego że, jak już powiedziałam, pracujemy z ludźmi, z naszymi kolegami, koleżankami, z naszymi klientami, z PM-ami i całą resztą radosnych, wspaniałych osób, z którymi się w pracy stykamy. I ta komunikacja jest dla nas bardzo ważna, bo co z tego, że będziemy super dobrymi testerami, jak nie będziemy umieli komuś przekazać
tego, co zrobiliśmy, naszych wniosków albo naszych planów. Nie możemy sobie cały dzień siedzieć tylko przy komputerze w ciemnym kąciku i klikać. Na koniec zawsze musimy się zetknąć z tym drugim interfejsem białkowym. Więc dobre rozumienie własnych emocji pozwala nam lepiej się komunikować i lepiej też odkodowywać kogoś, bo kiedy następnym razem ktoś wam powie, a no okej, okay, to pomyślcie sobie o tym, że chwila, spokój, no, może on po prostu jest zmęczony, zapytajmy. O, chyba jesteś zmęczony, co? Cieszysz się, że niedługo jest weekend. Może chociaż to, że się wygada, sprawi, że będzie mu lepiej, albo może powiem o jakimś głębszym problemie, o którym w ogóle nie chciał wspominać, ale gdzieś go w systemie zauważył, tylko stwierdził, że a, w sumie to nie będzie wam o tym mówił. Nigdy nie wiadomo, zawsze lepiej zapytać. Jesteście testerami, dobrze o tym wiecie. Tu jest jeszcze kilka pomysłów, jak te uczucia mogą nam pomóc. Na przykład można pomyśleć o tym, jak wygląda nasz sposób znajdowania i badania błędów i pomyśleć, jakie emocje nam najczęściej w nim towarzyszą. Może się okazać, że w jakimś kroku jakaś emocja pojawia się często. Może macie dużą frustrację, kiedy robicie raport o błędzie. Zastanowicie się nad tym głębiej. Może dlatego, że uważacie, że formatka, w której zgłaszacie błędy, nie jest do końca dobra, ale w sumie nigdy się nad tym nie zastanawialiście. Frustracja, smutek, te emocje, które uważamy za negatywne, one wbrew pozorom są dużymi możliwościami. Duży ładunek możliwości ze sobą niosą i jak odkryjecie w sobie emocję, która nie jest pozytywna, to nie bójcie się tego, nie wycofujcie się, powiedzcie sobie właśnie super, to jest okazja, że tam coś zrobić, bo im bardziej coś was uwiera, tym bardziej to jest możliwość, żeby to poprawić. Pomyśl o relacjach między uczuciami a jakością. Ben Franklin kiedyś powiedział, że ta słodycz niskiej ceny zostaje bardzo szybko zastąpiona przez gorycz niskiej jakości. I tak jest. Więc być może następnym razem, kiedy będziecie chcieli przekonać klienta, że warto poświęcić więcej czasu na naprawienie jakiegoś błędu, powiedzcie mu, dla użytkownika to będzie frustrujące, kiedy zobaczy, że. Albo użytkownik może się rozgniewać, kiedy zobaczy, że. Bo myślę, że użytkownikowi przyniesie większą radość, kiedy. I tutaj wchodzicie wy, cień na biało, wasze rozwiązanie. W swojej codziennej pracy myślcie o swoich emocjach i dajcie sobie czas na kwestionowanie właśnie tych emocji, ale też na kwestionowanie różnych rzeczy. Czyli pytanie się, skąd to wiem, dlaczego tak uważam. To jest jedna z tych najfajniejszych części w pracy testera. Ciągle zadawanie pytania, a dlaczego? A dlaczego? Jak już mam małe dzieci, pewnie słyszy to w domu. Dzieci są fantastycznymi testerami. Potrafią zepsuć absolutnie wszystko. W swojej pracy zróbcie trochę jak ten kotel. Pomyślcie sobie, że wszystko, co się liczy, to jest tu i teraz. To, co czuję, jest super ważne i jest moją super mocą. Jeżeli chciałabym wam powiedzieć o trzech rzeczach, które chciałabym, żebyście zapamiętali, to są trzy pytania. Czyli po pierwsze, na to wskazuje to, co czuję. Nie tylko w testowaniu, ale też w naszych relacjach, w naszej pracy. Po drugie, dlaczego tak myślę? Skąd się wzięła ta informacja? Czy to przypadkiem nie jest tylko moje jakieś mylne pierwsze wrażenie albo efektka? I trzy, co czują inni? Nawet jeżeli to jest jakaś osoba, która uchodzi za taką, wiecie, super logiczną i racjonalną i myślicie, że ona na pewno wszystko w swojej pracy robi super racjonalnie, gwarantuję wam, że ona też ma swoje różne emocje i odczucia i czasami jest zapytanie, czy się czuje smutna albo czymś rozbawiona, może bardzo dużo dać i dużo wyjaśnić. I na koniec chciałabym zostawić jeszcze jeden cytatem od Michaela Boltona, że emocje i uczucia to sygnały, więc sprawdź, co sygnalizują, załóż swój kapelusz detektywa i w drogę, testowanie. Jeżeli kogoś interesują źródła, to są tutaj. Czy są jakieś pytania? Czy ktoś czuje jakieś emocje, czy wszyscy tylko chęć piwa? To też emocja. Nie widzę, nie słyszę, może jednak, nie? Dobra, to tam...